W pewnej szkole zdarzyła się taka historia. Nauczyciel wszedł do klasy, w której było czterech uczniów. Dawid, Kacper, Zenio i Henio. Wszyscy zachowywali się troszkę podejrzanie i za chwilę się wyjaśniło dlaczego. Na tablicy ktoś napisał. Matematyka śmierdzi. Na pytanie nauczyciela, kto to zrobił, chłopcy zwiesili głowę i kolejno odpowiedzieli w sposób bardzo przebiegły. Zenio powiedział. Tego nie zrobił Henio, to zrobił Kacper. Kacper na to wypalił. Tego nie zrobił Zenio, tego nie zrobił Henio. Dawid bąknął. Tego nie zrobił Kasper, to zrobił Henio. A Henio z niewinną minką powiedział. To zrobił Zenio, to zrobił Kasper. Myśleli, że w ten sposób przechytrzą nauczyciela, ale nic z tego. Po krótkim dochodzeniu nauczyciel dowiedział się, że każdy z chłopców w jednym zdaniu powiedział prawdę, a w drugim skłamał. Ponieważ był to nauczyciel matematyki, logicznie podszedł do sprawy i po krótkim zastanowieniu stwierdził. Ha, wiem, kto to zrobił. Jeśli ten, kto to zrobił, teraz się przyzna, to złagodzę mu karę. A czy ty wiesz, kto ośmielił się wypisywać takie straszne rzeczy na tablicy? Jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Któż to tak popisał tą tablicę nieładnie? No jak sobie teraz poczytamy wypowiedzi wszystkich czterech chłopaków, to chyba największą pretensję koledzy mogą mieć do Henia. Jeżeli popatrzymy na jego wypowiedź, on powiedział tak, to zrobił Zenio, a potem powiedział, to zrobił Kacper. No i jedno z tych zdań jest prawdziwe, a jedno jest fałszywe. Stąd wniosek, że tak naprawdę mamy tylko dwóch podejrzanych. Mógł to tylko zrobić Kacper albo Zenio, bo któraś z wypowiedzi Henia jest prawdziwa. Tylko teraz, która? Czy to jest Kacper, czy to jest Zenio? Można tutaj to wymyślać na różne sposoby. Jednym ze sposobów jest takie wyjaśnienie. Załóżmy, że prawdą jest to, że zrobił to Kacper. Gdyby tak było, to popatrzmy teraz na wypowiedzi Zenia. Zenio powiedział jego pierwsze zdanie. Tego nie zrobił Henio. Zakładając, że zrobił to Kacper, to zdanie, tego nie zrobił Henio, jest zdaniem oczywiście prawdziwym, no bo tego nie zrobił Henio, to zrobił Kacper. Pierwsze zdanie byłoby prawdziwe, a drugie zdanie, to zrobił Kacper, no to przy naszym założeniu, że zrobił to Kacper, to drugie zdanie też jest prawdziwe. W tym momencie, gdyby to zrobił Kacper, to obydwa zdania wypowiedziane przez Zenia, obydwa te zdania byłyby prawdziwe. A my wiemy, że każdy z chłopaków w jednym zdaniu powiedział prawdę, a w drugim zdaniu skłamał, więc zenio nie pasuje do tej reguły. No i w tym momencie wiemy, że nie zrobił tego Kacper. W takim razie mamy drugiego podejrzanego. Mamy teraz zenia. Przyjmujemy sobie, że zenio to zrobił. Popatrzmy na wypowiedzi wszystkich chłopaków. To już jest takie sprawdzenie, no bo Kacper żeśmy wykluczyli. Musi to być zenio. Jeszcze tylko się upewnimy, czy będzie tak, że jedno zdanie będzie prawdą, a drugie fałszem. Zenio. Zenio powiedział, że tego nie zrobił Henio. Biorąc pod uwagę, że zrobił to Zenio, to to zdanie, tego nie zrobił Henio, to jest zdanie prawdziwe. Drugie zdanie, to zrobił Kacper, to jest zdanie fałszywe, no bo zrobił to Zenio przecież. Więc Zenio raz powiedział prawdę i raz skłamał. Jest ok. Kacper. Kacper powiedział, że tego nie zrobił Zenio. A my wiemy, że zrobił to Zenio. Więc to zdanie jest fałszywe, czyli Kacper najpierw skłamał. Ale potem powiedział, że tego nie zrobił Henio. Przy założeniu, że zrobił to Zenio, to to zdanie, tego nie zrobił Henio, to jest zdanie prawdziwe. No, czyli mamy kłamstwo i prawdę. Wypowiedź Kacpera pasuje do tego, że jedno miało być kłamstwo, a jedno miało być prawdą. No jeszcze Dawida musimy sprawdzić. Tego nie zrobił Kacper. To zdanie, przy założeniu, że Zenio jest tym, który to zrobił, no to to zdanie, tego nie zrobił Kacper, to jest zdanie prawdziwe. A drugie zdanie, to zrobił Henio, to to zdanie jest zdaniem fałszywym, biorąc pod uwagę, że zrobił to Zenio. No i ostatnie zdanie, Henia, to zrobił Zenio, to zdanie jest zdaniem prawdziwym, no bo zrobił to Zenio. A drugie zdanie, to zrobił Kacper, jest zdaniem fałszywym. Takie jest rozwiązanie tej zagadki.